Środa, 22 czerwca, Mateusz Przyborowski, zaczynamy Info Płońsk. Galeria Płońsk poszerza swoją ofertę dla mieszkańców naszego miasta i okolic. W czwartek w budynku galerii otwarto sklep obuwniczy Deichmann, natomiast w sobotę aptekę za grosze. W czwartek 16 czerwca odbyło się kolejne już spotkanie w ramach saloniku literackiego, który organizuje Miejska Biblioteka Publiczna. Gościem saloniku był Zdzisław Skrok, archeolog i publicysta z Mazowsza. Tradycyjnie czytelnia biblioteki wypełniła się po brzegi. Książki Zdzisława Skroka nie są publikacjami historycznymi. Jak sam mówi, są to eseje z tezą, oczywiście poparte badaniami. Ostatnią publikacją archeologa jest książka pod tytułem Podolska legenda, która opisuje wielkie zwycięstwa, podboje i osiągnięcia cywilizacyjne naszych przodków. Nauka historii w szkołach średnich czy nawet podstawowych jest spychana na margines i w sumie ona jest tam wtłaczana w jakieś nauki o społeczeństwie czy coś po prostu i podobno też młodzi ludzie nie chcą się tego uczyć. To jest duża strata, bo po prostu oni stracą sens istnienia. To będą takie po prostu osoby wrzucone jakby w ten byt tu i wyrzucone tam. Natomiast człowiek ma potrzebę, jak się patrzy na 50 tysięcy lat świadomego życia człowieka w Europie, to zawsze ma jedną podstawową potrzebę, ma potrzebę sensu. A ten sens buduje się właśnie w podstawowym pytaniu. Skąd się wziąłem, co ja tu robię, dokąd pójdę, dlaczego tu, a nie tam, prawda? Dlaczego teraz żyję, a nie kiedyś? Takie pytania ciągle może nie dręczyły, ale były na pierwszym miejscu, prawda, pytań człowieka rodzącego się i jakby szukającego miejsca w świecie. Podróżnik mówił też, że cokolwiek dzieje się w przeszłości, wraca w teraźniejszości. Stąd też powstała książka pod tytułem Mądrość prawieków, w której stawia tezę, iż nasi przodkowie posiadali wspaniałą wiedzę, jak odnajdywać się w ówczesnych sytuacjach. Podróżnik odniósł się także do naszej krainy geograficznej, którą opisuje w książce Mazowsze Nieznane. Jego zdaniem w dzisiejszych czasach mieszkańcy lekceważą nasz region, a wychwalają bogactwa natury za granicą. Widzę też szansę takiej archeologii lokalnej, która, tak jak zresztą nawet gdzieś tam pisałem czy mówiłem, że to jest najlepsza i najbardziej jakby taka wiarygodna i jakby tak najwspanialsza forma patriotyzmu. Właśnie ten patriotyzm lokalny i patriotyzm związany z tą aktywnością właśnie podróżowania po rodzimej okolicy i odkrywania w niej takich znaków, które raz, że stanowią pewne wyzwanie do wyobraźni, a po drugie wiążą nas z tym krajobrazem. Po prostu dobrze się czujemy w tej naszej małej ojczyźnie. To jest patriotyzm, a nie patriotyzm, prawda, wypisany gdzieś na plakatach i na siłę jakby wymawiany ludziom. W swojej karierze zawodowej Zdzisław Skrok pracował między innymi jako archeolog podwodny w Gdańsku. Był także przewodnikiem polskich wycieczek w Egipcie. Czwartkowej imprezie towarzyszyła wystawa pod tytułem Szydełkowe cuda pani Karoliny, czytelniczki Miejskiej Biblioteki Publicznej imieniem Bolesława Prusa w Mławie. W sobotę 18 czerwca miał miejsce ostatni w tym roku akademickim wykład Płońskiego Uniwersytetu III wieku, który wygłosił profesor Jerzy Maciejewski z Akademii Muzycznej w Warszawie. Po wykładzie wszystkim słuchaczom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy. Jerzy Maciejewski jest absolwentem Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 5 lat, a działalność artystyczną jeszcze w czasie studiów. W tym okresie był wielokrotnym stypendystą Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina. Występuje z licznymi recitalami w miejscach związanych z największym polskim kompozytorem. Koncertował niemal w całej Europie oraz Meksyku i Korei Południowej. Od kilku lat dziedziną wyjątkowo intensywnej działalności artysty stała się muzyka XX i XXI wieku. Jerzy Maciejewski dokonał szeregu prawykonań dzieł kompozytorów współczesnych, zarówno solowych, kameralnych, jak i z orkiestrą.
Od wielu lat występuje z artystami polskimi, a także jako członek zespołów kameralnych w kraju i za granicą. Jest założycielem tria fortepianowego imieniem Ignacego Jana Paderewskiego. Dokonał szeregu nagrań dla radia i telewizji. Wykonuje także muzykę dwufortepianową oraz z udziałem perkusji. Od 1981 roku jest zatrudniony w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i po przejściu kolejnych stopni naukowych posiada tytuł profesora tej uczelni, prowadząc klasę fortepianu w jej filii białostockiej. Zajmuje się także działalnością popularyzatorską, biorąc udział w różnego rodzaju koncertach dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez Filharmonię Narodową oraz wiele innych instytucji muzycznych w Polsce. Podczas sobotniego wykładu byli obecni wiceburmistrz Płońska Teresa Kozera oraz dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Artur Wiśniewski, którzy wręczyli słuchaczom Płońskiego Uniwersytetu III wieku dyplomy ukończenia roku akademickiego. Kolejny rok nauki rozpocznie się w październiku. Przemysław Niechcielski, Info Płońsk. Również w sobotę w sali teatralnej imieniem księdza kanonika Mirosława Tabaki odbył się koncert podsumowujący kilkumiesięczną pracę uczestników Teatru Muzycznego Vivo, który działa przy parafii świętego Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Podczas występów młodzi artyści wykonywali utwory z musicali i filmów muzycznych. Sobotni koncert dotyczył tematyki lekkiej i przyjemnej. Uczestnicy Teatru Vivo wykonali utwory z musicali i filmów muzycznych. W styczniu bieżącego roku pod okiem swoich nauczycieli młodzi artyści koncertowali w sali teatralnej z polskimi kolędami. W środę rozpoczęły się wakacje i jak powiedzieli nam opiekunowie, przyszedł czas na podsumowanie kilkumiesięcznej pracy i wielu prób. Stąd też sobotni koncert. Na scenie wystąpiła ekipa wokalna oraz grupa taneczna Teatru Vivo działająca od marca tego roku. Podczas koncertu młodzi artyści wykonywali utwory takie jak Summer Nights Johna Travolty, Mercy czy piosenki z musicalu Romeo i Julia. Opiekunem młodych piosenkarzy jest Ewelina Babiarz, laureatka szansy na sukces. Natomiast za tancerzy odpowiadają Damian Mosakowski, wielokrotny mistrz Polski, trenuje hip-hop, new age i popping oraz Marta Mirowska, która specjalizuje się w kategorii dancehall. W dniach 18-19 czerwca w Poświętnem odbywały się 12 Mazowieckie Dni Rolnictwa. Jak co roku do Poświętnego przybyła ogromna rzesza mieszkańców z całego Mazowsza. Na gości czekało wiele atrakcji, między innymi wystawy maszyn rolniczych, wystawy zwierząt czy pokazy konne. W czerwcową sobotę i niedzielę spotkało się tysiące rolników, setki producentów i hodowców z całego Mazowsza oraz ogromna rzesza mieszkańców Płońska i powiatu płońskiego. W dniach 18-19 czerwca 2011 roku w oddziale Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Poświętne odbywały się 12 Mazowieckie Dni Rolnictwa. Na polach Poświętnego na gości czekało wiele atrakcji. Około 350 firm wystawiło towary własnej produkcji, począwszy od wielkich maszyn rolniczych, przez różnego rodzaju narzędzia do uprawy, a na środkach ochrony roślin i nasionach kończąc. Firmy dopisały, firm przyjeżdża coraz więcej, zajmują coraz większą powierzchnię, chcą się jak gdyby bogaciej zaprezentować zwiedzającym, czyli mają bogatą ofertę dla zwiedzających i zwiedzający, jak gdyby spełniają ich oczekiwania, przychodzą. Te dwa dni to taka kulminacja w ogóle naszej pracy, jeśli chodzi o pole, to właściwie całego roku. Dla hodowców, rolników i pozostałych gości przygotowano również prezentacje poletek doświadczalnych oraz pokazy pracy wybranych maszyn. Ponadto zorganizowano wystawę rękodzieł, wyrobów artystycznych i produktów tradycyjnych. W Poświętnem zaprezentowali się także wystawcy zwierząt hodowlanych, bydła, trzody chlewnej, królików i koni. Atrakcją dla licznych odwiedzających były także pokazy zaprzęgów konnych. Jak co roku podczas Mazowieckich Dni Rolnictwa odbywały się liczne sympozja i seminaria oraz konkursy. Dzisiejsza konferencja obejmowała rozwiązania wspólnej polityki rolnej po roku 2013, czyli 2014-2020.
20, było wielu rolników, było wiele zadawanych pytań pani minister Zofii Krzyżanowskiej, która była naszym wykładowcą, prelegentem. Jednemu z prezentowanych produktów przyznano tytuł hitu targowego. Robot udojowy, zdobywca hitu targowego, jest to maszyna do automatycznego doju krów. Jeden robot udojowy jest w stanie wydoić od 60 do 75 sztuk krów mlecznych, w zależności oczywiście od systemu utrzymania krów w stadzie u danego hodowcy. Ponadto komisja przyznała statuetkę ministra rolnictwa i rozwoju wsi, puchar wojewody mazowieckiego, puchar marszałka województwa, puchar prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, puchar prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, puchar starosty powiatu płońskiego, puchar wójta gminy Płońsk oraz puchar starosty powiatu ciechanowskiego. Myślę, że dziś to tylko poświętne. Dostaliśmy, z czego się bardzo cieszymy, nagrodę od naszych zwiedzających jako najlepsza wystawa w Polsce, więc uważam, że to jest bardzo duża nobilitacja. Oczywiście to nobilitacja, ale też zobowiązanie, żeby coraz bardziej rozwijać wystawę i uatrakcyjniać. I to jest dla nas bardzo ważny dzień, bo podsumowali wyniki naszej pracy właśnie zwiedzający. Rozegrano także ekologiczny turniej rodzinny oraz konkurs na najciekawsze stoisko 12 Mazowieckich Dni Rolnictwa. Dla wszystkich gości przed sceną wystąpiła również Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Płońska pod batutą Leszka Kalkowskiego, a występ urozmaiciły pokazy mażoretek. Wśród gości znaleźli się m.in. Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi, posłowie i senatorzy Rzeczypospolitej Polskiej, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz prezesi, dyrektorzy i kierownicy izb, agencji i departamentów rolnictwa. Coroczne Mazowieckie Dni Rolnictwa są niecodziennym wydarzeniem dla tysięcy ludzi, o czym świadczy chociażby fakt, że przez dwa dni, w sobotę i niedzielę, poświętne odwiedziło około 30 tysięcy osób. Rozpoczęły się wakacje. Z tej okazji w poniedziałek 20 czerwca w gimnazjum imieniem Armii Krajowej w Baboszewie uczniowie bawili się podczas pożegnalnego balu dla gimnazjalistów. A teraz zobaczmy, jakie artykuły przygotował dla Państwa Przemysław Niechcielski. Przemku, co nowego w tygodniku? Witam Państwa bardzo serdecznie. W trzecim numerze tygodnika Wirtualny Płońsk znajduje się bardzo wiele artykułów na ciekawe tematy. Ja chciałbym Państwu zaproponować kilka. Na stronie drugiej tekst Mateusza Przyborowskiego dotyczący pogotowia ratunkowego. Autor tekstu opisuje w nim całą historię konkursu na ratownictwo medyczne, jaki został rozstrzygnięty 16 czerwca. Na szczęście możemy odetchnąć z ulgą. Przez najbliższy rok pogotowie ratunkowe będzie nadal obsługiwał SPZ ZOS w Płońsku. Na stronie czwartej artykuły z życia gmin. Rozśpiewany Joniec to tekst opisujący pierwszy powiatowy konkurs piosenki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, który odbył się we wtorek w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Jońcu. Do rywalizacji przystąpili uczniowie z zespołu szkół nr 3, dzieci z wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Stowarzyszenia Niepełnosprawnych. Na uwagę zasługuje również artykuł dotyczący pierwszej w historii gminy Sokocin konferencji prasowej. Podczas spotkania z mediami Anna Zwierzchowska rozmawiała o nowym regulaminie organizacyjnym gminy, budowie przydomowych oczyszczalni, remoncie mostu w Koliszewie oraz budowie Parku Kultury i Rekreacji. Na stronie piątej artykuł dotyczący patologii w naszym mieście. Podczas ostatniej sesji radni zapoznali się z trzema dokumentami. Sprawozdaniem Komendy Powiatowej Policji w Płońsku o stanie prewencji kryminalnej, informacją na temat patologii społecznych w Płońsku oraz sprawozdaniem z działalności punktu profilaktyki uzależnień i pomocy rodzinie.
Z tych trzech dokumentów wyłania się zupełnie inny obraz naszego miasta, jaki znamy spacerując po naszych ulicach. Na stronie 6 relacja z 13 sesji Rady Miasta. Czwartkowe obrady zdominowały dwa tematy. Pierwszym z nich był problem mieszkańców płońskich TBS-ów, którzy nadal borykają się z usterkami w swoich lokalach. Gorącą dyskusję wywołało również ustalanie stawki procentowej opłaty adiacenckiej. W tym numerze polecamy także rubrykę polityczną Nasz Nowy Dział, w którym samorządowcy z naszego regionu będą mogli nadsyłać artykuły, w których piszą o lokalnych tematach. Pierwszy tekst nadesłał Adrian Dalecki, radny powiatowy z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zatytułowany jest on: jaki powinien być idealny radny. To wszystko na dziś. Oddaję głos Mateuszowi. Wszystkim tym, którzy poczuli już wakacyjny czas, życzymy bezpiecznego i udanego wypoczynku. A pozostałym życzymy, aby wakacje zapukały do nich jak najszybciej. Spotykamy się za tydzień. Do zobaczenia.